I ja w tym momencie sobie pomyślałam, aha, to już koniec, ja już nie wyjdę, to już śmierć. Łączyło to wydarzenie i tam nie było czegoś takiego, że jeden przed drugiego się przepychał, chciał coś lepiej. W klatce schodowej w pewnym momencie było już tak mało powietrza, sucho, że nam brakowało wody. I jedna, pamiętam, koleżanka z mojego biura, która też uciekała, miała jabłko i dawała nam każdemu ugryźć po kawałku. Wie pan, normalnie ja bym nigdy tego jabłka nie ugryzła po kimś. W takim krytycznym momencie człowiek do wszystkiego jest zdolny. Ja gdzieś na 20 piętrze, jak byłam, to spotkałam pierwszych strażaków wchodzących do góry, to było ich chyba 7. I pamiętam, że to mi dało też taki pokój, bo sobie pomyślałam, jeżeli ludzie idą do góry, to znaczy, że my już jesteśmy bezpieczni. W drzwiach była ściana czarnego, gęstego dymu. I no, to był drugi szok tego wydarzenia. Nigdy nie wiemy, jak to się może zachować w takim krytycznym momencie. W Nowym Jorku w tym momencie wszystkie środki komunikacji miejskiej były zamknięte. Po prostu bano się, że mogą być ataki w metrze. Dlatego ja musiałam się przedostać na drugą stronę. To były też te święte chwile. I wieczorem, kiedy położyłam się do łóżka, mój mąż położył się z jednej strony, syn z drugiej. I tak mnie trzymali za ręce i tak usnęli ze mną. To był dla mnie też święty moment, że miałam ich znów przy sobie, że po prostu darowane mi było to życie.